Hejka, witajcie wszyscy na Benny Gaming ponownie, tym razem odbieram punkty sezonowe. No i zobaczymy, jak poszło mi, nie wiem dokładnie ile będzie, ale jak widzicie kiełek jest na 800 i idziemy sobie zobaczyć. Już tylko kilka minut zostało, 7 minut zostało, no i mam nadzieję, że tym razem będzie szybciej, bo ostatnio chyba musiałem czekać około godziny albo 49 minut, jakoś tak, między tym, czyli 6 minutek. Pokażę wam może tak o, kiełek bo i coś jeszcze na 800, więc może sobie zobaczmy, jak wyglądało to u mnie, bo kiełek, tik, reszty nie zdążyłem zbić na 800, po prostu miałem za mało czasu, ale jak widzicie dużo 700, 750, w sumie jestem z tego bardzo zadowolony. Jakbym miał więcej czasu, to myślę, że każdą postać albo większość da się leciutko wbić na 800. No i wtedy już wychodzi masakrycznie dużo. Osobiście uwielbiam kiełka. Zobaczymy, czy on będzie dalej taki mocny w następnym. Jak chodzi o sklepik, to dla mnie pewnie nic nie będzie. Tylko skiny chciałbym sobie wziąć i bardzo się szykuję na tego złotego mecha kruka. Złoty mecha kruk, pomimo że mam tego Feniksa, to chciałbym tego złotego kruka też mieć. Jako że mamy jeszcze 5 czy 6 minut, to może sobie wrzucimy jedną gierkę, jeśli mi pozwolicie. A, ale właśnie. Przede wszystkim, może idźmy do klanu. Ja to nagrywam w jednej całości, więc nie będzie jakiegoś specjalnego montażu. Jak będą wpadki, to będą trudno. To jest nasz klub. Zapraszamy. Są oczywiście nagrody sezonowe. 150 PSC do wygrania, czyli 3 razy 50 PSC. Dla tych, co są w klanie. Jak to działa? Objaśnię wam podczas tego filmiku zaraz wszystko. Natomiast ja dałem radę dojść do 154 miejsca w Polsce. Nie jest jakiś wow czy szał, ale w sumie no dajcie mi znać w komentarzach, czy jak to u was wygląda. To jest właśnie bez cięcia, głos pada. Jak u was wygląda, czy byliście lepsi czy gorsi ode mnie? Nie ma już ankiet na YouTubie, więc już nie możemy głosować. Więc już teraz głosowań, jeśli chodzi o ankiety, nie ma. Nawet jeśli dam ankietę, to YouTube wam tej ankiety nie pokaże. Także Kot Veni, mieliśmy 6 miejsce w Polsce. Teraz jest trochę gorzej, jak to nagrywam. Nie, 6 miejsce w Polsce. Nie jest ogólnie źle. Pewnie znowu przyjdzie jakiś moment, że będzie jakieś trollowanie i kilku graczy nam odleci. A potem znowu się zapełni. U nas to tak chyba jakoś sezonowo jest, nie wiem. No to co, słuchajcie, pomimo że mam jeszcze kilka minut, może zagramy jedną gierkę. Jako że nagrywam to w jednej całości, mamy 4 minuty 29 ogólnie, więc może pokażę wam, jak grałem z klanowiczem. A nie tylko z jednym klanowiczem, tutaj grałem z Gabrysiem, grałem. Naprawdę fajnie nam szło z Gabrysiem. Grałem również z Code. Czasami jest tak, że gram z wieloma. Tutaj akurat grałem z Gabrysiem, także zapraszam na gierkę z Gabrysiem. Naprawdę zaskoczył mnie, całkiem dobrze ogarniał, także w sumie jest mega. Ta mapa oczywiście jest mapą, która kończy i zaczyna sezon. Ja ją osobiście uwielbiam, jest o wiele lepsza niż druga mapa. Druga mapa na początku sezonu to jest moim zdaniem jedna z najbardziej skillowych map, bo tam przecież nie macie power cubesów, więc warto jest na początku sezonu wbić sobie troszeczkę na tej mapie, bo później wiele ludzi ma problem. Natomiast fajna jest mapa Brobola, która jest w pierwszy dzień i w drugi dzień, więc w drugim dniu można sobie nabijać Brobola zamiast tej mapy, której nie ma power cubesów i której tak naprawdę wielu z was nie lubi. Ja lubię ją, ale jest na niej wielki fokus i jak mam zły dzień, to też potrafię zrobić na niej minusy i to autentycznie wam mówię. No i tutaj mamy z Gabrysiem, tak jak widzicie, ciężką sytuację, przeliwani z dwóch stron, teoretycznie sytuacja beznadziejna, on już teoretycznie nie żyje. No i staramy się je uratować, ale pamiętajcie, że dzisiaj zostanie na Discordzie ogłoszony konkursik odnośnie trzeciej paczki Supercella. To nie jest jakieś przyciąganie, po prostu dużo się dzieje w moim życiu. Jak widzicie, wyświetlenia na YouTubie nie są takie fajne, więc nie wiem, nie będę chyba miał tyle czasu, żeby się zajmować YouTubem, jako że to idzie naprawdę bardzo, bardzo słabo. Więc skupiam się na tym, żeby wam pokazać te najfajniejsze filmiki, moim zdaniem, nieważne ile one będą miały wyświetleń. Po prostu ja kocham YouTube'a, jest to moja pasja. No i tutaj nam troszeczkę już lepiej poszło, mamy 9 power cubesów, ten kruk skoczył, piękny snajpik ode mnie. Oczywiście pamiętajcie, że ta gierka jest już nagrana, bo graliśmy wcześniej z Gabrysiem, natomiast ja to nagrywam wam na żywo, więc czekam na te kilka minucik. Więc czekam na te kilka minutek. Jeśli po tej gierce okaże się, że jeszcze nie ma naliczonych punktów,
wtedy utnę i od razu przechodzimy do odbierania punktów. To po prostu, żeby nie przeciągać w żaden sposób. A kto będzie chciał potem jeszcze zostać, to pokażę wam jedną gierkę na żywo. Ciekawe, czy ją wygram, bo zazwyczaj jak dobrze zacznę sezon, to potem mi bardzo dobrze idzie. Na razie same rekordy. 3 sezony, 3 rekordy puszek. I tutaj jest właściwie mój turep, by mógł skończyć tego 8-bita, on tam nie miał żadnych szans. No i dobra, to teraz idziemy na odebranie punktów. No, napiszcie tutaj w komentarzach, jeśli możecie, czy mieliście więcej. Jeśli jeszcze nie zostawiliście lajka, będę wam bardzo wdzięczny, to pomaga. Lajki, oglądacie cały odcinek, pomagacie, nie oglądacie, nie pomagacie w żaden sposób. No i dobra, w takim razie ładuję gierkę, teraz powinno być, to jest pole odbieranie punktów, koniec sezonu. No jest trochę rekordzików, no myślę, że z 7000 powinno pyknąć, bo 6 chyba 400 mieliśmy ostatnio, czy 6700 jakoś tak. Na razie nie wygląda to, żeby był rekord, ale mamy 5, 6, 7, zaraz będzie 7, 7280. Mój osobisty rekord 100%, także bardzo ładnie, jestem mega zadowolony z tego. Tak wyglądają moje postacie, szkoda, że one nie są jakoś poustawiane od największej do najmniejszej, ale w sumie może być. Poco 200, Shelly 200, wow, trochę ponapadało, 240 na tiku, zobaczcie jaka mała różnica jest pomiędzy 240, czyli właściwie 800, a 750, dziwne to jest trochę, no ale takie jest. No i teraz lecimy dalej, 7280 to tak naprawdę, jakbym każdego sezonu udało mi się to zrobić, to te 50 tysięcy bym zdobył szybko. To jest, jeśli chodzi o odebranie punktów, widzieliście. Zobaczymy sklepik i jeśli ktoś chce, to zagram jeszcze jedną gierkę na żywo. I jeśli ją wygram, a ktoś jeszcze oglądał ten odcinek i napisze pod komentarzem, ile zdobyłem kili, czyli ile w tej gierce zabiłem ja osób, nie ktoś inny, ile ja zabiłem osób, i napiszę to w komentarzach i napiszę słowo znajomy, czyli liczbę ile zabiłem plus znajomy, tego dodaję do znajomego. A oczywiście wylosujemy jedną osobę, bo nie mogę nadać wszystkim znajomych, choćby nie. Ta osoba dodana będzie mogła zgrać ze mną przez tydzień, przynajmniej raz dziennie do pierwszego minusa, tak jak wspierający. No i to jest wszystko fajnie, tylko ja muszę zniknąć, bo wiecie, że jednak się bardziej koncentruję. To jest pierwsza gierka w sezonie, którą na żywo teraz będę grał na nagraniu, więc dlatego zniknąłem. Dobra, no kto ma ochotę, to zostaje oczywiście. Pamiętajcie o konkursie, liczycie kile i piszecie znajomy wielkimi drukowanymi literami, bo tak zrobię potem losowanie. 24 godziny i to tak naprawdę obowiązuje. No i zaczynamy, zobaczmy. Jest randomik, jakiś kruk. Kruk jest bardzo dobry ogólnie tutaj. Mam nadzieję, że pójdzie. Pierwsza skrzynka. O kurczę, Bibi. Bibi niedobrze. No, wygląda dobrze ten random. Nie, no, nie. Gdzie ty? Gdzie? O Boże. Dobra, trzeba użyć gadżeta i uciec. Dobra, trafiło mi jakiegoś kamikadze. To będzie ciężka giera. Tutaj może zalinkuję wam jeszcze kodzik do wspierania. Kto jeszcze mnie nie wspiera, a chciałby, będę mega wdzięczny. Pamiętajcie, giveaway'e za każdym razem jak nagrywacie. Szczególnie ten giveaway za 50 PSC myślę jest najbardziej interesujący. I jeśli kupujecie Bro Passa oczywiście. O, pięknie ulti. No nawet coś zrobił ten kruk. Jak skończy tą Bibi. Wow. Coś tam zrobił. Coś tam zrobił. Chociaż już zginął. I to w bardzo głupi sposób. Oj, MZ niedobrze. No zobaczmy. O, góry się schowali, bardzo dobrze. No to lajkacze, jakbyście mogli jeszcze lajkacze zostawić. Lajkacze pomagają, chce się więcej robić filmików. Tam jest ten totem, niedobrze. Może też trzeba ten totem wykaczyć. Dobrze. I teraz tam ktoś jest na tej górze. Chyba trzeba wyczyścić to. Super. Super, pięknie. No i mam mojego randoma znowu, który zginął już nie jeden raz. Coś czuję, że zginie na pewno jeszcze raz przynajmniej. O, albo ja zginę. Nie. Dobra, przeżyłem. Dzięki tylu, że tyle parę cubesów. Ten Max nie, Max nie powinna mnie tutaj... Co? No, nieźle. 16.
Mamy kruka, ale sieczka tam na dole. Pięknie. 7 jest. Uhuhu! Wszystko złapałem od niego. I idzie random, znowu zginie na pewno. Nie wiem ile razy on zginął. Zginie random znowu. Boże, chyba najgorszy jednak random jakiego miałem. I piękny snajping. Widzicie jakie przewidywanie? No, to tyle jeśli chodzi o to. W sumie jak pierwsza gierka poszła, to i kolejne powinny pójść w tym sezonie. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Nie lubię grać z randomami, ale czym wyżej się jest, tym te randomy są zdecydowanie lepsze. No dobra, pa pa, dziękuję tym co byli, dziękuję za oglądanie, dzięki za wspieranie, jesteście mega, pa pa.